wychodzi się gra, tak jest. Możemy rozmawiać, możemy rozmawiać. Po tej takiej niechlubnej serii, ostatniej naszej dwóch przegranych, mecz u siebie, w zasadzie dwa mecze u siebie, co zrobimy, jak zagramy, żeby w końcu wygrać, a zacząć od wygranej z Lechią Gdańsk. Dwa bardzo ważne mecze na własnym. Musimy zrobić wszystko, żeby te spotkania wygrać, bo sytuacja w tabeli jest trudna, a wydaje mi się, że te dwa mecze będą istotne w końcowym jakby rezultacie o pierwszą ósemkę, bo później mamy tylko 5 meczy i oby myśleć o pierwszej ósemce, to musimy te dwa mecze na własnym stadionie wygrać. Wczoraj taki trening luźniejszy w Lesie, dzisiaj już prawdziwy piłkarski. Na świeżości będziemy próbowali wziąć Lechię? Tak, wczoraj taki trening był bardziej zabawowy, żeby trochę atmosfera się jakby w szatni rozluźniła. Mam nadzieję, że takie treningi nam pomogą, żeby te właśnie spotkanie jutrzejsze z Lechią Gdańsk zagrać o wiele lepiej niż tych poprzednich. Wiadomo, że duże błędy były w naszym wykonaniu i te punkty traciliśmy w tych dwóch ostatnich spotkaniach. Mam nadzieję, że zagramy lepsze spotkanie. Pomogą nam w tym kibice, bo na pewno na nich liczymy, bo nie jest to łatwy moment dla nas. Mam nadzieję, że sprawimy im miły prezent i w końcu wygramy pierwszy mecz w rundzie wiosennej. Ty sam mówiłeś w tygodniu, że co prawda bramki strzelasz, ale dużo bardziej cieszyłyby cię bramki zwycięskie, tak jest? No dokładnie, bo te bramki, które strzeliłem, to znaczy trzy bramki, to dało nam tylko dwa punkty. Wiadomo, że drużyna potrzebuje bramek, ale potrzebuje przede wszystkim zwycięstw i mam nadzieję, że jeśli ja nie zdobędę bramki, będą zdobywać koledzy i przede wszystkim będziemy zdobywać punkty. Mam nadzieję, że to się zacznie od jutrzejszego spotkania z Lechią Gdańsk. Mam nadzieję, że to będzie mecz zwycięski, a przede wszystkim zagramy o wiele lepsze spotkanie niż w tych poprzednich meczach.